Jesteśmy w Jutrzence, w gminie Sława, malutka miejscowość, chyba jedna z najmniejszych w naszej gminie. A z nami przedstawiciel, mieszkaniec, młody chłopak, przedstaw nam się. No jestem Marcin. Marcin, który miał do czynienia ze służbą zdrowia. Chciałbym, żebyś opowiedział nam o tym przypadku, dlatego że już słyszeliśmy o tym od jakiegoś czasu. Pojawiły się publikacje w gazecie. Teraz też sprawą zajmie się Telewizja Polska, także wokół tej sprawy się dzieje, a dotyczy ona mieszkańca naszej gminy. Dlatego postanowiliśmy też się zainteresować tą sprawą. Gdybyś mógł nam opowiedzieć od początku, jak się zaczęło i o co tak naprawdę chodzi w tej przygodzie, która tam miała miejsce? Zaczęło się od tego googlowania. Na początku byłem pierwszy raz z tą chorobą od razu w Nowej Soli, później w Zielonej Górze leżałem. No jakoś tam niby wyzdrowiałem. Wróciłem do domu, po miesiącu był nawrót. I mnie bolało tam w boku kół. To pojechaliśmy do Głogowa. Znaczy na początku w sumie do Wschowy, ale nas odesłali, bo nie było sprzętu takiego. I odesłali nas do Głogowa. No. W Głogowie żeśmy zajechali, to pani doktor tam jakaś od razu, że przysyłają z pretensjami, że ze Wschowy przysyłają. O jaką przypadłość chodzi tak naprawdę? Odmę opłucnową. Odmę opłucną. I teraz co, we Wschowie odesłali cię do Głogowa, a w Głogowie pani tam wyszła od razu z pretensjami, że ktoś, ktoś kogoś przysłał ze Wschowy, tak? Tak. I co dalej? No i poszliśmy zrobić te zdjęcie rentgenowskie, bo to było akurat niezbędne. Jeszcze potem pytałem tej pani, co tam robiła mi te zdjęcia, to pytałem, czy mam poczekać, żeby zanieść tam na ten oddział, co mnie przyjmowali. Czy sama tam doniesie. Mówię, że sama doniesie, czy jakoś tak, czy tam wyślę jakoś, nie wiem. No to zeszliśmy, tam chwilę poczekaliśmy. Przyszedł lekarz, począł do komputera, na którym już było wyświetlone jakieś zdjęcie. Prawdopodobnie myślał, że to jest moje zdjęcie. Oglądnął. Pytałem też, czy to na pewno jest moje, bo widziałem, że już wcześniej było ustawione. No i było niby moje. No. Nawet mnie nie osłuchał. Powiedział, że jest wszystko ok, odszedł do komputera, poszedł gdzieś tam do tego. No i pani doktor przyszła, mnie usłuchała, powiedziała, że jak mogę mieć jakąś infekcję, to może mnie po tej chorobie tam pobolewać. A jakieś kilka dni później, dobrze, że miałem kontrolę w Zielonej Górze, w szpitalu. Na wizycie się okazało, że już wtedy na tym SOR-ze już miałem, nie? Tą odmę. Czyli chodzi na to, że ten szpitalny oddział ratunkowy w Głogowie nie do końca rozpoznał chyba tak. Ten stan, który u ciebie był. Stan zagrażający zdrowiu dosyć mocno, prawda? Tak. I może nawet i życiu. I po prostu puścił cię do domu, tak? Tak. Przepisał leki przeciwbólowe i to wszystko. Czyli dopiero w Zielonej Górze rozpoznano, że to była odma, tak? Tak, a później jeszcze kazali, znaczy tata dowiózł z tego SOR-u zdjęcie, gdzie też jeszcze z bólem mu wydali te zdjęcie. I na tym zdjęciu już ordynator tam w Zielonej Górze, specjalista od tego już powiedział, że tam już była woda w płucach i no, i ta odma. Czyli wyjścia są dwa. Albo na SOR-ze w Głogowie nie rozpoznano na twoim zdjęciu tego, że masz już wodę w płucach i że jest odma, albo po prostu zobaczyli nie to zdjęcie, tak? Znaczy tam nie widział tego mojego prawdopodobnie. Czyli prawdopodobnie lekarz nie patrzył na twoje zdjęcie, tylko na jakieś inne zdjęcie. Tak. Po prostu. Taka pomyłka się zdarzyła. Tak. No dobrze, a co mówił lekarz ten w Zielonej Górze, że jak się to mogło skończyć? Bo rozmawialiście na ten temat? Jak to wygląda? Znaczy, no w sumie mogłem zasnąć sobie i nie wstać już, się nie obudzić. Po prostu się utopić we własnych płucach, tak? Tak, właśnie.
No dobra, i co dalej? No bo rozumiem, że Zielona Góra się tym zajęła, tak? Znaczy, no tak, miałem dwie operacje w ciągu chyba trzech dni. No jakoś z tego wyszedłem, no ale teraz na ręcie znowu jestem. Jak wygląda ta sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie? Jeżeli mógłbyś to opisać, jak to wygląda? No w efie jak się zmęczę, to ciężko mi oddychać. Też czasem mnie pokuje tam, bo to jednak się nie zagoi do końca. A co mówią lekarze, że to jest tak, że ta sytuacja będzie cały czas Ciebie teraz nękać, znaczy, czy to jest do wyzdrowienia, lekarz powiedział tak, że na tym prawym płucu, co miałem operację, to musiałby być przypadek jeden na milion, żeby się znowu to stało, ale powiedział, że może być na drugim, nie? Na drugiej stronie. No dobra, słuchaj. No pozostaje życzyć Ci dojścia do zdrowia. Wiadomo, że on jest utrudniony przez to, co się stało, przez ten nierozpoznanie czy błąd. Już pewnie to wyjaśnią odpowiednie służby i pewnie dochodzenie cały czas trwa, jak to się stało, że nie zostało to zdiagnozowane. A teraz jeszcze inne pytanie mam do Ciebie, bo z tego, co się dowiedziałem, to nie jesteście jedyną rodziną, która jest poszkodowana przez ten szpitalny oddział ratunkowy w Głogowie, prawda? Tak, tak. Czy jest tam jeszcze, są tam jeszcze jakieś inne przypadki, o których wiesz? Tak. Sześć rodzin chyba, czy pięć, no. Sześć. Sześć czy pięć rodzin w tej chwili uzurpuje, że tak powiem sobie, swoje prawa, jeżeli chodzi o jakieś, no podejrzewam, odszkodowania, tak? Lub po prostu zadośćuczynienie jakieś za te pomyłki, tak? Tak, tak. A ten program telewizyjny, bo to nie pierwszy raz tam się pojawiasz, że tak powiem, w mediach, prawda? Twój przypadek nie pierwszy raz się pojawia w mediach. Program telewizyjny kręciliście, prawda? Tak. Z TVP Wrocław. To tam występowały te wszystkie rodziny? Znaczy, nie wszystkie mogły, że tak powiem. Nie wszystkie mogły wystąpić. Trzy osoby były, znaczy razem ze mną. Ja, jakaś druga pani z dzieckiem i trzecia pani z kilkoma dziećmi. I był tam przedstawiciel tego szpitala, czy nie? Nie, nie, nie. Nie było przedstawiciela? Nie. A co szpital mówi na tą sytuację, na te zarzuty, że nie rozpoznał tego twojego przypadku? Co odpowiada? Znaczy, jeśli chodzi o tego całego lekarza, który mnie nie osłuchał i w ogóle, to przeprosił mnie. Na łamach gazety się przyznawał, że nie widział tego zdjęcia i nie kojarzył mnie w ogóle, że zaćmę jakąś miał. I... Takie coś. Takie coś. Słuchaj, czy myślisz, że jest możliwy twój taki pełen powrót do zdrowia? Nie, raczej już nie. Pozostaje życzyć w takim razie, żebyś jak najbardziej się do tego zbliżył, no bo przez te utrudnienia, które Cię napotkały, na pewno masz dalej niż bliżej. Ale jak będzie wyglądać sprawa teraz, jeżeli chodzi o dochodzenie, czy planujesz dochodzenie jakiegoś odszkodowania w tym względzie? Znaczy... Czy jakąś sprawę planujecie sądową, czy już ona trwa może? No, trwa właśnie, trwa. Czyli sprawę sądową założyliście, tak? Tak. To jest pozew zbiorowy jakiś, czy to tylko Wy, że się założyli? Nie, nie, to jest, że ja, no. I na jakim ona jest etapie? W sumie nie wiem, jak to mam określić. Rozpoznanie jest jakieś, czy już zapadły jakieś tam wnioski, czy już było znaczy, jakieś dochodzenie? Była prokuratorka ostatnio dzwoniła, że przyszła jakaś tam opinia i żeby przyjechać zobaczyć. Bo ona nie może tego wysłać. Nie? Czyli powiedzmy sobie, że jest po prostu ta sprawa w toku. Tak, tak. Będziemy się przyglądać tej sprawie. Mamy nadzieję na to, żeby po prostu przypadłości, które Cię przez to spotkały, nie doskwierały, żeby doskwierały jak najmniej. No i będziemy się przyglądać temu, co się będzie działo. Będziemy informować tutaj też mieszkańców, jak to wygląda. Ponieważ nie tylko Ty jesteś tutaj w zasięgu tego Głogowa, tutaj wielu ludzi jeździ do Głogowa. Tak naprawdę Sława ma wybór, albo jedzie do Wschowy, co też nie zawsze kończy się dobrze. Albo uderza na Głogów w pilnych przypadkach, no ci chyba najbardziej szczęśliwi to chyba do Nowej Soli, ale to też tam jest kwestia przypadku czasami, prawda? Bo czasami nie tylko pacjent o tym decyduje. Tak, tak.
No to nic, życzymy Tobie, słuchaj, zdrowia i będziemy się przyglądać, co się będzie działo dalej. Dziękuję.